No to wróciłem sobie plecaczek i idę już do miejsca docelowego. I w tym momencie już się zasięgi telefonu chyba kończą. To znaczy już zrobiłem i tak offline. No chyba, że się okaże, że coś, że będzie tam zasięg, to będzie znaczyło, że gdzieś postawili nowy słup. Ale nawet jak będzie, to nie będzie. Nie będzie. Nic, idę dalej. No, a patrzcie tu. Tu jest dobry wałek. Tu jest jeziorko. I się już w ogóle wydaje, że to już tuż, że to tylko że to tutaj zejść, tak, tylko że tam jeszcze jest 30 metrów pion w dół. O, już się tam wybrałem raz kiedyś, sobie myślę, to sobie tam dojdę, to tam sobie zaraz zejdę w dół. No, to zszedłem. Także w ogóle tutaj jest i z tamtej strony też, bo można dojść od tamtąd, ze szlaku, bo ten szlak sobie prowadzi tam i się wychodzi w Homersoku. Można dojść na tamtą stronę jeziora. Tam jest w sumie przeprawa dość płytka, na ten taki cypel, ale tutaj po prostu nie ma opcji zejść. Jest takie urwisko, że... Znaczy, no nie ma opcji, no zjazd. Musiał być na linię, bo inaczej nie ma szans. No albo popłynąć, no to też taka opcja. To dreptam dalej. Patrzcie, jak fajnie. Jedno jezioro, tam jest wodospad, drugie i trzecie. Bardzo ładnie w ogóle to wygląda. A tam za górką jest duży spad, różnica terenu i tam jest następne jezioro. Także wody to nam tutaj nie brakuje. Tam jaka w ogóle jest różnica wysokości? Wielka. Bardzo urokliwe miejsce. Kropka. O. Nic się nie bój, nic ci nie zrobię, coś ty. To ja do ciebie w końcu do domu przychodzę, a nie ty do mnie. No to wszystko spoko, ale trochę ząg jest. Bo tutaj sobie zazwyczaj wieszam hamak, tam jest miejsce na drugi, dla drugiej osoby. Ale tak to być nie może. No to w ogóle te dwa konary to są suchary. Co to się tu w ogóle stało? No co się stało? Wywrócił się. No, wtedy niedobrze by było tam spać w hamaku i dostać w czapę takim czymś. No, trzeba to będzie, kurczę, usunąć. I to też. Ale szczęście jest takie, że w Norwegii, będąc w terenie, normalnie można sobie legalnie zgromadzić opał na ognisko. Nikt za to nikomu głowy nie urwie. Także to jest spoko. No ale no nic, to się trzeba brać za życie, tylko trzeba jakiegoś troszkę sobie jakiejś energii uzupełnić nieco i działać, bo nie na dzień długi parcia nie ma jakiegoś strasznego, ale no trzeba działać. Też na upartego mógłbym tego nie robić i mógłbym się rozłożyć tutaj, ale teraz dwa. No nie, no tu jest za wąsko na ten mój sprzęt. To jest raz, dwa, trzy, cztery, to jest 5 metrów, to tutaj jest ok. Ale tutaj jest absolutnie nie do zaakceptowania w ogóle. Nie będę tutaj stał, bo ja tu zaraz na łebku leci. Normalnie wesoło. No to nic. Rozpoczynamy działania wojenne. No, ale meszki to się wściekły. Ale już poradzone. No, to jest natręctwo. Dopiero już mnie pocięły. A tu zwłoki. Jak dostały auta, no to tak fik i dziękuję. No to jeden pniak upalony. Ale to w ogóle to kwadratowe.
Znaczy wszystko fajnie, tylko tak, siekiera żeby była tak 3 razy cięższa, a piła albo piła 2 razy dłuższa. Więc wieszczy to tylko jedną rzecz. Zakup piły Gomboy. Ona jest długa, fajna. Tylko nie wiem, czy to w ogóle, czy to w Norwegii tym handlują, czy nie, bo jest w sumie dużo towarów, które w Polsce można spokojnie kupić, a w Norwegii nie. I co? I teraz spróbuję zrobić tak. Tam, jak jest ten konar. Nie ten pierwszy, drugi, tylko tam trzeci. Spróbuję jakimś sposobem przerzucić linkę. Bo to tak tutaj, na dole w sumie, jak to pchnę, to mogę go już ruszyć. Więc tam, jakbym przerzucił linkę, tutaj mi się zaklinuje, więc tego już ramienia będzie troszkę. W sumie to nawet było lepiej, jakbym to jeszcze tam rzucił. I wtedy, o ile jest na tyle linki, tam, za tamto drzewo i spróbuję je przewalić na drugą stronę, bo to normalnie machania tutaj tą siekierecką i tą piłecką cięcia, to tu będzie po prostu dużo za dużo. No a moskitierę trzeba było sobie wziąć jednak na łebek. No ale już jestem zautanowany, także teraz gincie wszyscy owadzi. No, ale to czerwiec. Czerwiec, to wtedy tam z tego prekestulen to my też właśnie tak w czerwcu wygoniły meszki. No to przerzucenie linki poszło, kurczę, nad wyraz dobrze. Stąd za drugim rzutem, a tam poszło za pierwszym. Także zaraz spróbuję go tutaj mu troszkę go poprosić, żeby się wywrócił tam w drugą stronę. Na razie mam linkę na 2, ale może się okazać, że to jest mało. I najwyżej wtedy zrobię pętelkę, nawet nie muszę robić, bo są. I przy pomocy małego patyczka tam to właśnie zostało przerzucone. Poległem. No nie, pomysł. Dobra, trudny pomysł. Dobry. Wykonanie dobre. Tylko ta linka strasznie do dupy i się normalnie rozciąga jak gumka do majtek i się bałem, żeby mi przypadkowo nie wystrzeliło. I nie w twarz, że zrobiłem dźwignię z takimi rogami. Była, to sobie tam mogłem nawijać to co się naciągnęło, ale to nie ma szans. No więc taką siekierecką i tamtą piłecką z Lidla ja mu tu dam radę. No, trzeba to po prostu uciąć. No nie, bo to nie jest bezpieczne. Absolutnie tak po prostu być nie może. Bo trzeba było być głąbem, żeby tutaj się pod tym powiesić. I to skrajnym. No. Nieźle. Ale po długiej walce nad głową czysto. A wisi kawałeczek jakiejś gałązki, ale to jest sosna. Żadnych luźnych. Tutaj wstęp jest sprzątnięty, zaraz się trzeba powiesić. Ale to normalnie, ale meszki. Meszki, autan co? Autan mi tu podziałał, nie wiem, godzinę, półtorej? I pchnął z powrotem. A mam nadzieję, że to jutro jak pójdę tam na dół, nad wodę, że nad wodą mnie tam tak nie będą chciały zjeść, żebym tutaj nie musiał znowu ewakuacji zarządzać. Znaczy w hamaku mnie nie zjedzą, bo się zapnę w moskitierę i do widzenia. No, ale no nie spodziewałem się, że tutaj taką akcję będę musiał przeprowadzić. No ale cóż, nie zawsze wszystko można zaplanować. Czasem się samo planuje. No to co? Zmęczony, upocony, urobiony, ale chałupa stoi. 16 metrów kwadratowych dachu, 4 metry na 4 metry. Moskitierka, bo owady kąsają. Przybrzydle, podpineczka, żeby nie było w dupciu ziół, bo w hamaku to po plecach smoli. Śpiworek cieniuteńki, bardzo jakiś normalnie marketówka, ale myślę, że powinien być wystarczający, jak coś to jest zawsze kod do docieplenia się. I co? Jak to tu wyjrzy? 24 stopnie, godzina 19 i oczywiście lampeczka musi być. O!
gadżet, ale wbrew pozorom jest po prostu mega zajebista. Taka do hamaka właśnie jak się już włazi wieczorem na spoczynek, to żeby sobie zaświecić. Daje ładne rozproszone światło, nie takie mocne. Jest naprawdę świetna i kosztowała pewno całe 5 zł. No, także spoko, lampeczka, git. Może to jeszcze nie jest jakoś pięknie i równo, ale chyba jak deszcze niespokojne nie mają się pojawić. Także zobaczymy. Ale nie będzie lało. Także tutaj ogólnie spokojnie, ale tu jakąś lipę widziałem na tym tarpie, o. A wcale jakoś to nie jest mega dużo używane. I co? Podklejenie na normalnie tych szwach. No ale dobrze, że przynajmniej, że o tym wiem, to jak wrócę do chałupy. O, tu to samo, podłaziło. Mało używane w ogóle. No ale co? Co poradzę? Pewnie jakbym miał lesowikowego tarpa, to by mi się takie rzeczy nie porobiły. No ale na razie mam taki. Jak z tym się coś wydarzy, to wtedy koniecznie będzie lesowik. Polska firma hamakowa. Bardzo porządna i uznana. Lesowik raz, lesowik podpinka dwa i lesowik hamak 3. Bardzo dobre produkty. I polskie, co najważniejsze. Trzeba wspierać polski przemysł i polskich producentów. O ile robią rzeczy dobrej jakości, bo jeżeli robią lipę i tylko dlatego, żeby było polskie, to na drzewo. Ale akurat tutaj nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Także polecam. Naprawdę. I nic, działam dalej. Trzeba tutaj ogarnąć trochę, muszę się zorganizować. Ale w związku z wycinaniem tych normalnie drzew, to jest już ten materiał na opał. Na dzisiaj szef kuchni kiełbasę zapowiada. W ogóle głodny już jestem. Upalone 941 kalorii. No, także nie mało. No to nic, tyle. Później pewno pójdziemy się pakować spać. Ha.